Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020, czyli super kołówka rozgrywana w Norwegii. Między innymi gra mistrz świata Magnus Carlsen, wicemistrz świata Fabiano Caruana, jakże i nasz, także i nasz rodak Jan Krzysztof Duda. Moi drodzy, przedstawię Wam partię, którą rozegrał Magnus Carlsen z Lewonem Aronianem. Była to ostatnia partia tego turnieju. Pragnę zaznaczyć tylko, że Magnus Carlsen, niezależnie od wyniku tej partii, już ma zagwarantowane pierwsze miejsce, pewnie ma to jakiś wpływ może na grę psychologiczną, nie mam pojęcia, jest to bardzo prawdopodobne. Przejdźmy moi drodzy do rzeczy, Lewon Aronian tutaj również walczy o wysokie miejsce, więc na pewno ma dużą motywację, Magnus Carson pewnie tej motywacji ma trochę mniej, ale zawsze te oczka na rankingu na takim poziomie, jedno czy dwa oczka więcej to jest bardzo duża różnica. Moi drodzy, Kalsen rozpoczął skoczkiem na F3, daje szeroki wachlarz możliwości czarnemu. Tutaj Aronio zagrał D5 standardowo i D4, czyli widzimy, że taki gambit hetmański nam się tutaj chyba szykuje. Skoczek F6, sprawa naturalna. C4 atakujemy centrum pewnie. Można przyjąć, można nie przyjąć, można zagrać E6, tak też się dzieje. Skoczek na C3 ze strony Mistrza Świata, goniec E7. Standardowy gambit hetmański, standardowy, moi drodzy. Tutaj można grać wiele rzeczy. Można zagrać goniec na f4. Można zagrać goniec g5. Y, można zagrać na e3. Można zbić. No tak, zbicie też tu, tutaj w tej partii nastąpiło. Posunięcie ed. Y, trzeba bić pionkiem, żeby tutaj goniec miał swobodę. To jest sprawa prosta. Goniec f4 tak zagrał mistrz świata, c6, podpieramy centrum, sprawa naturalna, hetman c2, hetman c2 zawsze się w gambicie hetmańskim przydaje, tutaj kontrolujemy ważne pola, przede wszystkim pole e4, nie pozwalamy dojść skoczkowi do pola e4 tak szybko i łatwo, posunięcie g6, no i tutaj widzimy ten ruch, niby osłabia króla, tutaj niby goniec może wejść, ale tu się nic nie dzieje, naprawdę wierzcie mi, tu głównie chodzi o to, żeby tym gońcem. Zagrać na pole F5. Eee, także tak się też dzieje. Zobaczcie E3, i goniec ruszył na F5. No, nie będziemy odchodzić Hetmanem, nie będziemy grać pod dyktando przeciwnika, tylko szybko, standardowo się zasłaniamy. Tutaj szybka wymiana, szybka wymiana. No i debiut mamy już praktycznie za sobą skoczek z BNA D7. Ok, i teraz Magnus Carson zagrywa takie posunięcie bardzo niestandardowe. No, jak to przystało na Mistrza Świata, on tutaj. Pokazuje Lwi Pazur Mógłby zrobić spokojnie roszadę Próbować grać wieża B1, B4 I tam tutaj cisnąć pionkami do góry Takie z reguły są plany Lub może E4 posunięcie Ale Carson zagrywa H4 Coś mi to przypomina moi drodzy eee, Obecnie jakieś tam komputery Najlepsze na świecie Mówią żeby grać H4 Chyba Alfa Zero w ogóle tak mówi Żeby grać H4 i tam się nie przejmować Że pionkiem bandowym ciśniemy przeciwnika no Może tu Carson już jakieś nauki z tego wyciąga Eee, według oceny komputera jest to troszeczkę gorsze posunięcie, ale właśnie chodzi o niestandardowość i to jest w tym wszystkim piękne. Posunięcie A5. Tutaj widzimy, że ten ruch jeszcze nie szkodzi, bo skoczek kontroluje pionek, a A5 jest bardzo ważnym posunięciem w gambicie hetmańskim, dlatego że łapiemy troszeczkę przestrzeni, no i hetmanem na B6 staramy się ruszyć i atakować. Tak, tak taki ruch bardzo fajny. Eee, można sobie zapamiętać takie ustawienie fajnych e, e, poskosie pionków i pionek, który jedzie i tutaj. E, stara się to przestrzeń jeszcze bardziej y, łapać. Moi drodzy, w tym momencie Carlsen zagrał kolejne niestandardowe posunięcie, no jedno niestandardowe, to dlaczego nie drugie? Królew 1, czy przyszłoby wam do głowy takie zagranie? No powiem wam szczerze, y, nieźle, nieźle pograne, taka ruszada na raty, ale ta wieża zostaje tutaj na linii H, więc pewnie głównie o to chodziło, pewnie głównie głównie o to chodziło. Y, posunięcie A4, tu Aronian idzie dalej pionkiem, słusznie, słusznie, trzeba tym pionkiem się pchać, no ale posunięcie A3 jest obowiązkowe, bo jak zagramy, powiedzmy, król G1, no to sami tutaj czarnymi zagramy A3 i to skrzydło będzie bardzo naruszone, bardzo, bardzo ciężko będzie tutaj e, grać jakoś białymi. Chociaż ja, powiem szczerze, olałbym tak naprawdę intuicyjnie w szachach szybkich, może bym olał ten ruch A3, mistrz świata miał inny pomysł. E, hetman B6, no trzeba tutaj atakować, hetman C2, bronimy i przy okazji jeszcze tutaj atakujemy tego pionka na 4 i H5, bardzo... Przepraszam, nie h5, oj najmocniej przepraszam, nie pionek, tutaj się pomyliłem, niestety to jest h ze strony czarnych, o dobrze, moi drodzy, H5 jest takim ruchem, który zatrzymuje pionka, oczywiście stabilizacja struktury pionków, wybaczcie mi za ten błąd jeszcze raz, no i tutaj Magnus Carson zagrywa goniec G5 czyli widzimy, że H4 że tak powiem, wymusiło te H5 z jednej strony i figurka fajnie się ustawiła na polu G5, mi już się to zaczyna biały mi bardzo podobać, Roszada ze strony Aronian'a i skoczek na E5 bardzo fajny ruch, to tutaj zbić raczej nie można bo pionek bije i co zrobić z gońcem, tak? Tu jest związanie bardzo nieprzyjemne, więc bicie jest niemożliwe w tym momencie. Ale też niektórzy z Was pewnie się zastanawiają, dlaczego tutaj Karsen nie zbił pionka na A4. A mianowicie dlatego, że mamy ruch np. Hetman B5 lub Hetman A6 z szachem i wybijamy skoczka na A4, więc pionek na razie jest zatruty, bierze z F na E8, słusznie, słusznie, tak trzeba grać, moi drodzy, i teraz Magnus Carlsen, jeżeli chciałby zremisować tą pozycję, to by mógł, czy wiecie może w jaki sposób? No niektórzy myślą, że z atakiem, ale z remisem. Skoczek zbije na G6. No odbić trzeba, bo piąt za darmo to już jest w zasadzie zwycięstwo, jakby konik wrócił na przykład, tak? Wybić trzeba i Hetman wybija. Standardowe zagranie, król H8, ale teraz trzeba zagrać bardzo dokładny ruch. Ten ruch nazywa się wieża B1, żeby nie wpuścić Hetmana mimo wszystko, a to generalnie stoi i tak nie, nie, nie za bardzo widzę, jak można grać czarny, czarnym kolorem. No tutaj wieża F8 można zagrać Hetman D8 bez Znaczenia posunięcia: no do obrony trzeba iść. Goniec się nie może tu ruszyć, bo tu wisi, więc no, robi się bardzo niebezpiecznie. Jeżeli skoczek, no to Hetman bije kolejnego piona i białymi możemy wygrywać. Na przykład wieża F8, Hetman H6, król G8, i tak dalej, i tak dalej. Mamy wieczny, wieczny szach. Tutaj zasłonić się nie można, bo goniec ginie. No, Magnus Carson mógł zremisować, jeśli by chciał, nie zrobił tego. No chciał wygrywać proste w powierze 8 tutaj y, goniec wybił na f 6 i skoczek wybił na f6 i posunięcie wieża h3 widzimy że teraz są takie plany wybicia tutaj na g6 i żeby wieża wtargnęła do ataku hetman b3 no czujnie tutaj gra aronian chce wymienić hetmany które, um, które he hetmany przede wszystkim y, chce wymienić chce zrobić wymianę hetmanów dlatego że hetman pomaga w ataku no Dokładnie o to chodzi. E, oczywiście, Hetman B1, e, nie wymieniamy. No i teraz bardzo fajne zagranie skoczek na E4. Widzimy, że skoczek przesłania tutaj e, ten atak. No tutaj, e, Carlsen nie ma wyboru szybko trzeba to wybić. Pionek wybija i Hetman wybija. I uwaga, cały czas grozi takie posunięcie e, z biciem na na G6. Moi drodzy, tutaj taka cieka ciekawe zagranie mogłoby nastąpić. Aronian zagrał w tej partii goniec D6 i bardzo dobrze zagrał. Zobaczmy, co by na przykład nastąpiło po biciu na B2, bo tak, to taki ruch też się narzuca. Mianowicie, wieża B1 mogłoby nastąpić. Hetman A2. E, I skoczek cały czas by mógł tutaj zbić e, na G6, ale to by chyba prowadziło znowu do jakiegoś tam remisu. Skoczek G6, moi drodzy. No i e, jeżeli bicie... No to y, Hetman wybija, a moi drodzy przepraszam, jeżeli bicie to już przegrywamy, e, po skoczku G6, e, wróć, 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 po skoczku G6 nie możemy wybić, e, właśnie tu jest zadanie dla Was czarnymi, trzeba e, zagrać teraz dobre posunięcie, tutaj goniec. H4 powoduje to, że czarne mają zwycięstwo w kieszeni. Zobaczcie, tu jest atak na Hetmana, tutaj grozi mat. Hetman jest przywiązany do wieży, tutaj skoczek wisi. Także to by już nie przechodziło, jeśli chodzi o ten wariant, ale troszeczkę na mi się tu pojawiło, więc wybaczcie za moją pomyłkę, już się poprawiam, ale mogłoby na przykład nastąpić wieża na G3. No, i tutaj e, powiedzmy, goniec H4. Widzimy, że możemy sobie na to pozwolić, bo jak Hetman zbije, to mamy tutaj strzał z szachem, ale wieża mogłaby zbić na G6, e, FG, Hetman G6. I tutaj, moi drodzy, jest znowu remis, ponieważ na przykład król F8 i Hetman F5 z wiecznym szachem. Król nie może wejść na siódemkę, bo wieża tutaj wjeżdża z matami. A więc e, bardzo ciekawa, znowu kombinacja taka remisowa. No, Aronian na to nie poszedł, dlatego też zagrał goniec D6. Aronian ma inne plany. Widzimy, że te pionki są bardzo słabe. Znaczy, no, no, są słabe generalnie, bo ten pionek fajnie zatrzymuje. Tutaj chce się to czarnymi wygrywać. Wieża G3 nastąpiła. Jaronian pozbywa się bardzo silnego skoczka D na E5. Zauważcie, że tutaj cały czas jest atak na króla, ale jest bardzo fajne zagranie, mianowicie Hetman. Na B5 z szachem To jest bardzo dobry ruch No tutaj B2 jest raczej nietykalne Może jakaś wieża B1 I tam wtargnięcie e, I atak na króla z tej strony Więc trzeba uważać Król G1 nastąpiło I wieża bije E5 w się wyrównało, ciężkie figury zostały. No i tutaj nie zdąży biały być na G6 standardowego posunięcia. Hetman D4, wieża D5. Czarne stoją bardzo stabilnie, moi drodzy. Hetman F6. No tutaj cały czas teraz Carson grozi tym biciem nieprzyjemnym, ale widzimy, że mógł żałować tej decyzję. Wcześniej tego nie zrobił i nie zagrał na remis. Ale to jest mistrz świata, oczywiście nie ma tu remisów. Wieża F5, Hetman D4 wrócił, z nadzieją na powtórkę z rozrywki, ale. Aronian zdecydował się grać tą partię na wygraną, zagrał hetmanem na e2 i posunięcie e4. No tutaj bronić tego pionka f2 trzeba, atak był bardzo groźny. No i po tym ruchu wieża zagrała na b5. Bardzo mi się podoba pozycja czarnych, jest bardzo stabilna, bo wieża broni, wieża atakuje, hetman jest ok, król bezpieczny. A no, wszystko działa. Tu się wszystko też kontroluje na linii i na diagonali, na diagonali i na linii. Wieża B1 ze strony y, Mistrza Świata. Hetman C2. No, atakujemy bezpośrednio bardzo mocno. Hetman D3. Widzimy, że wymiana hetmanów jest tu praktycznie nieunikniona. Tak też się dzieje. Wieża C5. Bronimy, wymiana, wymiana. No i mamy wieżówkę na równym drewnie, że tak się wyrażę. Y, I trzeba jakoś działać. Wieżówki są generalnie bardzo trudnymi końcówkami, moi drodzy, więc. Y, co lepiej liczy, ten wygrywa tak naprawdę. Dużo tu się jeszcze działo. Posunięcie B3, takie praktyczne zagranie, żeby pozbyć się słabości. No tak człowiek generalnie zagrywa. Tutaj może lepszym zagraniem było wieża D3, żeby zająć wolną linię, ale ciężko powiedzieć, moi drodzy. Ja tu nie jestem ekspertem w wieżówkach. Pewnie mało kto jest tym ekspertem. Może Mistrz Świata również wieżówki z tego co wiem, nie gra najlepiej powiedzmy w ten sposób. On tam trenował te końcówki, ale zderzały się u niego partie. No na tym etapie to wymagamy od niego oczywiście jak najwięcej i nie ma zmiłuj się, ale końcówki grał dosyć słabo, jak na swój poziom, powiedzmy, tak? Bo oczywiście grał je bardzo dobrze, ale jak na swój poziom, no to tam trzeba grać mega dokładnie. No ale poszło B3 i tutaj B5. B5 nie jest po to, że jak tutaj wybije pionek, to pionek wybija, tylko żeby B7 nie wisiało, tu wieża zawsze odbija. Wieża D3 nastąpiło i tutaj strzał, strzał wieża bronić pionka trzeba. Wieża na A4, atakujemy. I wieża z D na C3. Oczywiście nie będziemy na siłę bronić, bo tutaj możemy prowadzić grać aktywnie. Jeżeli nastąpi wymiana, wymiana, no to ten pionek jest lekko atakowany. Jak się tego wybije i tego wybije, no to remis jest w kieszeni. Wieża C4. Oczywiście rania na to nie pozwala. Wymiana wieżyczek. No i mamy niezłe zagwostki w tej, w tej końcóweczce, moi drodzy. F3. Pierwszy ruch, który no zagrać raczej trzeba, bronić piona i e, oswobodzić atak z F2, bo król musi jakoś grać. E, król F8. Tutaj czarne mają dużo czasu na y, do, podprowadzenie króla do centrum, co jest bardzo ważne. Król H2 ze strony Karsena, król E7, król H3, no dziwny ruch oczywiście, ale jak zagramy G3, no to cały czas ten pionek i tak jest przygwożony, może to są plany typu G4. Król E6, Aronian ma dużo czasu, wieża D3, odcina króla zagrywa w ten sposób, no Aktywność wieży jest tutaj bardzo ważna. Wieża C4. To są zawsze takie ruchy mm, spokojne, takie wyczekujące troszeczkę. Karsem tutaj miał mniej czasu, więc troszeczkę presja go zżerała na pewno czasowa. Król G3, Król E5 i wieża ruszyła na D7. Dobre zagranie. No dobre zagranie, w ten sposób, moi drodzy, grać trzeba próbować wybijać pionki. Tutaj zostało zagrane wieża C3. Moi drodzy, i w tym momencie Carson mógł przejść do praktycznie forsownego remisu, ale to jest to jest ciężka końcówka, to ciężko tak zagrać. Już pokazuję w jaki sposób. Na przykład zagralibyśmy szacha. To jest taki praktyczny ruch, oczywiście. no Król ruszyłby tutaj na F6 broniąc pionka i wieża na wieża na C7. I zauważcie, że wieża jest przyklejona do dwóch pionków. No jeżeli wieża wybija tutaj, no to by. Na C6 i jest remis w kieszeni, bo zawsze bronimy to tego piorka za. Pionkiem, a te trzeba bronić, bo uciekną pionki na skrzydle do góry bardzo szybko. E, mogłoby nastąpić na przykład C5 i król F4. No i to jest remis, moi drodzy, to jest remis. Ta wieża jest przyklejona do tego pionka, a ta do tego, e, i, znaczy, przepraszam, ta do C5 i do F5, to już mówiłem. E, no i jeżeli będzie wymiana tu, to wymiana tu, a jeżeli by nastąpił na przykład C4, to zawsze mamy taki ruch wieża C5 i przyklejamy się, przyklejamy się do pionka B5. No e, Niby proste teraz, jak to, na to się patrzy, ale to nie takie proste było w partii. Tutaj Carsen zagrał wieża A7. No rzecz jasna broni swojego pionka F6, no to nie, nie najlepszy wybór wieża A7 F6, wieża A8, no i tak próbuję tutaj grać w ten sposób aktywnie Król D6, no król D6 ok, król ma inne tutaj zamiary No ale w tym momencie można by było na przykład próbować zagrać G5 Ale to są tak ciężkie końcówki, moi drodzy, mi ciężko wam wytłumaczyć dokładnie co w danej pozycji jest naprawdę dobre Trzeba byś poświęcić na to mnóstwo czasu, żeby tą końcówkę dobrze rozpracować Polecam oczywiście, jak ktoś jest maniakiem końcówek. Nasz polski arcymistrz jest wyśmienitym zawodnikiem grze w końcowej. Bartłomiej Macieja serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dobrze grał końcówki. Bardzo dobrze. I teraz tak. No poszło w tej partii król D6, król F4 zmierza do centrum. Król C7. Aronian ma prosty plan. Weź na to skrzydło, zbić pionka. wieże zniszczyć i, i, i wziąć pionka i doprowadzać pionki. Nastąpiło G4. No po G4, królew B7 taki plan nastąpił. Wieża G8, słusznie. Jeżeli zginie ten pionek, to te pionki zginą. No tutaj szybkie HG, FG, wieża A3 i wieża, G, wieża G6. Słuchajcie, tu jest dobrze. Tu jest, to jest pozycja remisowa, może nie chce się w to wierzyć, ale trzeba liczyć wyścigi. Pionek ucieka, pionek ucieka, tak? Tutaj Aronian zagrał B4 no i niestety Magnus Carlsen popełnił gruby błąd. Zjadł kolejnego pionka, a to jest już tempo nie do uratowania. Ale jak można by było remisować, na przykład, tak, można by było dać wieża y, g7 szach, król b6, moi drodzy, i tutaj y, wieża g8, żeby zawsze tutaj atakować tego pionka z tyłu, na przykład poszłoby b3, no to jeszcze tutaj nie gramy, bo widzimy, że tutaj wieża broni pionka, więc tutaj trzeba też z kontry uderzyć, g5, fg, HG, powiedzmy król 7 żeby nie wpuścić wieży, no i z powrotem gramy tak w ten sposób, jeżeli król G6, to wieża G7, wieża B7 i kontrolujemy pionka, jeżeli wraca tutaj król, no to znowu wieża G8 i widzimy, że tak naprawdę ciężko to y, chyba y, wygrać czarnymi, bo na przykład jak wieża by zagrała na A7, to mamy ruch G6 prawdopodobnie i jeżeli pionek idzie do góry, no to tutaj dajemy szacha, wieża się zasłania, bijemy, bijemy, idziemy G7, on dorabia Hetmana. My dorabiamy Hetmana, remis w kieszeni. No to się też łatwo analizuje po partii, no ale Karsem tutaj tego Pionka niestety wybił, co się y, wiąże z pewnymi konsekwencjami. B3 teraz poszło, y, wieża f7 dała tego szacha, król b6. Ciężka końcówka, przeanalizujcie się moi drodzy, jak jesteście chętni się doszkolić, wieża F8 no tak jak mówiłem, tutaj wieża chce kontrolować, ale jest wieża A7 wieża B8 dała szacha, wieża B7 i wieża na D8, musi wieża jakoś uciekać i bronić te piony z tej strony ale to już nie wróży nic dobrego i teraz pewnie większość z nas by od razu zagrała pionkiem B2, co nie dawałoby tutaj raczej zwycięstwa takiego prostego trzeba podprowadzić drugiego pionka drugiego pionka, bo B2, wieża D1 i tutaj szybko bronimy król może zdąży do obrony, a te pionki też uciekają, więc C5 jest szybsze, król E3, no C4, zobaczcie, pionki razem maszerują, wieża D1, no i C3. Okazuje się, że już jest bardzo ciężko, wieża B1. Jeżeli to nastąpiłoby król D3, to gramy C2, wieża C1 i wieża na C7. Tego pionka tutaj doprowadzamy, bo jak będzie wybicie, to Hetman na B1 ze związaniem, dlatego też tak nie poszło. Tutaj zagrała wieża na B1, ale jest ruch. Król C5, król D3, i ta partia w tym momencie się zakończyła. Magnus Carson poddał tą partię. Tutaj, żeby wygrać tą pozycję, to trzeba grać Król B4, gdzie daje szacha i piątki idą same. Bardzo prosto. Moi drodzy, mistrz świata przegrywa ostatnią partię, co nie zmienia faktu, że zwycięża w tym turnieju, bo miał dużą przewagę punktową. Dzięki temu Lewon Aren skakuje na trzecie miejsce. Mistrz świata zgarnia 300 tysięcy złotych na nasze, nie licząc honorariów i tych wszystkich dodatków. Nie wiemy tego. Być mistrzem świata to fajna sprawa na pewno. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!